Cześć, witajcie, jak co się doda na kanale Q21. Ja nazywam się klasycznie Paweł. Ostatnio na kanale mieliśmy prezentację nowej serii z Audiolaba, mianowicie serii 9000. Dzisiaj mamy kolejną prezentację kolejnej nowej serii, mianowicie 7000. Widać, że chłopaki się nie nudzą w Audiolabie i dobrze. W skład serii 7000 wchodzi wzmacniacz, streamer oraz transport płyt CD. Lecimy. Na naszym rodzimym podwórku Audiolab jest przede wszystkim znany z bardzo, bardzo udanej serii 6000. No 6000A oraz 6000A Play to jest wciąż jeden z naszych bestsellerów, naszych ulubionych wzmacniaczy w swojej cenie. Naprawdę bardzo dużo tych wzmacniaczy sprzedaliśmy, wy też je bardzo lubicie. Tak więc ta seria i to urządzenie zbudowało taką renomę marki Audiolab w ostatnich latach w Polsce. Zacznijmy od przedstawienia tych trzech produktów. Na początek transport płyt CD. Uwaga, transport, czyli nie odtwarzacz, czyli jest to urządzenie, które czyta płyty CD, aczkolwiek nie ma wbudowanego przetwornika cyfrowo-analogowego, czyli żeby z niego korzystać, musicie mieć albo wejście cyfrowe w waszym wzmacniaczu, albo zewnętrzny przetwornik. Co do takich definicji, czym jest odtwarzacz, czym jest transport i tak dalej, planujemy zrobić dla Was serię filmów pod tytułem Kompendium Wiedzy, gdzie będziemy mówić, czym się różni na przykład streamer od transportu sieciowego, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Ten film za kilka tygodni pojawi się na naszym kanale, więc warto nas subskrybować i czekać. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wracając do naszego pierwszego bohatera, czyli do odtwarzacza 7000 CDT, trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to odtwarzacz nieszczelinowy, aczkolwiek z tradycyjną szufladą, co powoduje m.in. to, że nie będzie tak rysował płyt, jak często zdarza się przy pomocy odtwarzaczy z napędem szczelinowym. Przechodząc do bebechów, cała sekcja napędu jest oddzielnie zawieszona oraz ma poprowadzoną oddzielną sieć zasilania. Dodatkowo Audiolab chwali się, że jest ona odizolowana elektromagnetycznie. Technologicznie 7000 CDT zapożyczył niektóre cechy z linii 9000, czyli m.in. mamy to, że on sobie dobrze radzi z porysowanymi płytami oraz to, że ma taką funkcję, że możecie słuchać plików z zewnętrznego dysku, który podłączycie pod urządzenie. Drugie urządzenie to jest 7000N, czyli streamer. Ponownie takie rozwinięcie streamer, czyli on ma wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy, czyli jest pełnoprawnym urządzeniem. Jeżeli mowa o transporcie sieciowym, on nie ma wtedy wbudowanego DAC-a. Jeśli chodzi o to, co możecie robić za pomocą 7000N, no to możecie słuchać na przykład Spotify'a, Tidala, Apple Music przy pomocy AirPlaya 2, tu jest akurat nowość. Możecie odtwarzać pliki z dysku sieciowego, słuchać radia internetowego, no macie tej funkcjonalności tutaj naprawdę dużo. Tutaj warto wspomnieć o tym wyświetlaczu. Wszystkie urządzenia z serii 7000 mają ten sam kształt wyświetlacza, on wygląda identycznie, więc macie tutaj, jeżeli sobie kupicie trzy urządzenia, na przykład właśnie streamer, transport oraz wzmacniacz, te urządzenia wyglądają po prostu spójnie. Ten design jest taki fajny, jest taki jednolity, że tak powiem, i wyświetlacze są w tym samym miejscu na wszystkich obudowach, więc też nie macie tego, że tutaj jest wyświetlacz po lewej, tu po prawej, tu po środku. Ładnie to wygląda, tak jak zresztą widzicie na pokazywanej przebitce. Wyświetlacz budowany w 7000N może pokazywać wykonawcę, album, folder, tak naprawdę wszelkie informacje, które też macie na urządzeniu, z którego korzystacie, tak? Czyli telefon lub tablet, więc tak naprawdę troszkę jest ta funkcjonalność podwojona, ale zawsze fajnie mieć to na urządzeniu, to wygląda po prostu ciekawie i jeżeli nie macie w tym momencie na przykład telefonu pod ręką, no to zawsze widzicie, czego słuchacie na wyświetlaczu w urządzeniu. Tutaj akurat mamy przykład tego, że Audiolab słucha klientów, ponieważ dużo klientów chciało mieć taką funkcjonalność w streamerze. Audiolab posłuchał i Audiolab dał. Łapki w górę. Tutaj mała ciekawostka, jeżeli chodzi o Tidala. 7000A, czyli wzmacniacz, obsługuje mastera, ale streamer nie obsługuje, mimo że mają te same kości. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że streamer po prostu dostanie wsparcie mastera w przyszłości, nie mamy takiej informacji, ale na ten moment warto zwrócić uwagę na to, że kupując 7000N, on tego mastera nie obsługuje sam z siebie. Przejdźmy do modelu 7000A, jest to wzmacniacz zintegrowany, pracujący w klasie AB, on ma, jak przed chwilą wspomniałem, też przetwornik cyfrowo-analogowy wbudowany, więc ma też właśnie te funkcje cyfrowe, że tak powiem, czyli jest to nowoczesny wzmacniacz, oferuje on 70 W mocy na kanał przy 8 ohmach, porównując do 6000A, który oferował tych watów 50.
Tutaj o funkcjonalności tego urządzenia nie ma się co za bardzo rozgadywać, no bo to jest po prostu wzmacniacz z wejściami cyfrowymi, ale warto zwrócić uwagę, że ma on wejście HDMI ARC, które powoduje, że możecie bez problemu podłączyć telewizor prosto do niego. Więc jeżeli macie swoje stereo w takim centrum domowym, gdzie jest też, nie wiem, telewizor właśnie na ścianie i tak dalej, możecie sobie to podłączyć bezpośrednio, bez plątaniny kabli, bez amplitunerów i to po prostu fajnie działa. Przejdźmy teraz do dźwięku. Spędziliśmy ostatnie kilka godzin na porównywaniu serii 7000 do 6000 i 9000. Chcieliśmy to zrobić w taki sposób, żeby dać Wam właśnie porównanie do tych serii, bo wiemy, że te urządzenia są niezwykle popularne i macie wtedy idealny punkt odniesienia. Tak więc zacznijmy sobie to porównanie do serii 6000. Tutaj przede wszystkim od razu słychać mocniejszy wzmacniacz 50W kontra 70W i to naprawdę słychać. Tutaj mamy akurat zestaw złożony właśnie z bukardami P300 i zapas dynamiki i ogólnie kontrola dźwięku, a zwłaszcza niskich rejestrów jest zdecydowanie lepsza niż w modelu 6000. Dodatkowo dźwięk względem 6000A zyskał animuszu, zyskał też kontroli na średnicy, mamy też lepszą górę, troszkę mniej ostra. W modelu 6000A w tym zestawie, który tutaj właśnie użytkowaliśmy, ta góra potrafiła momentami zakłuć, ona była troszkę gorzej kontrolowana. 7000A to już była pełna kontrola nad przetwornikiem, ten dźwięk był po prostu swobodny, ale był też duży, świetnie kontrolowany, rozdzielczy, detaliczny. Warto jednak zwrócić uwagę, że 7000A w naszym odczuciu to jest wzmacniacz grający troszkę ciemniej niż 6000A, tak więc jeżeli jesteście fanami bardzo wybrzmiewającej góry, takiego sopranu, który jest niesamowicie wyciągnięty i bardzo aktywny w waszej muzyce, 7000A raczej nie będzie dla was idealnym wyborem. Dodatkowo względem modelu 6000A 7000 ma gładszy wokal, jest on trochę bardziej płynący. Nie mówię, że cieplejszy, bo to raczej nie o to chodzi. Jest ten dźwięk po prostu swobodniejszy, wracamy znowu, więcej mocy, więc bardziej swobodna praca przetwornika, ale jest to dźwięk, który fajniej eksponuje wokal. On jest taki przyjemniejszy, jest właśnie gładszy, bardziej melodyjny. Dodatkowo scena jest troszkę głębsza, jest troszkę szersza niż 6000A, ale nie jest to bardzo duży przeskok. Tak więc jeżeli chcecie, oczekujecie tak naprawdę bardzo dużego przeskoku w scenie między 6000 a 7000, raczej jej nie dostrzeżecie. Najważniejszą właśnie różnicą między 6000 a 7000 jest ta dynamika. 7000 ma zdecydowanie więcej mocy, co pozwala na znacznie swobodniejszy, znacznie bardziej obfity, lepiej kontrolowany, twardszy i taki po prostu lepszy dźwięk, obiektywnie po prostu lepszy i dzięki temu, mimo że 7000A jest wyraźnie droższy niż 6000, naszym zdaniem ta różnica w cenie jest uzasadniona. Teraz przejdźmy do porównania między 7000 a 9000. Jeżeli chodzi o dźwięk, no to 7000 jest ponownie troszkę taki łagodniejszy, ma gładszy wokal, ogólnie ta prezentacja jest troszkę delikatnie uspokojona. 9000 ma troszkę większą skalę dynamiki, która się przyda na przykład w dużych kolumnach, więc jeżeli macie duże podłogówki, raczej 9000 sprawdzi się w tym przypadku lepiej. Dodatkowo model 9000 ma troszkę większą dynamikę, więc jeżeli macie kolumny bardzo trudne do wysterowania, model 9000 będzie dla Was modelem lepszym. Dodatkowo 7000A ma zdecydowanie delikatniejszy zakres wyższej średnicy, co powoduje, że tam gdzie 9000A potrafił czasami na przykład Was troszkę zakłuć, troszkę za dużo tych informacji wypluć, tam 7000A jest troszkę bardziej stonowany, co też powoduje, że jeżeli często słuchacie muzyki, która jest troszkę gorzej zrealizowana i mastering nie jest aż tak doskonały, 7000A będzie bezpieczniejsza, ponieważ tam gdzie 9000A już troszkę kuje, 7000A tego problemu nie posiada. Ogólnie jesteśmy bardzo zaskoczeni, ponieważ spodziewaliśmy się, że seria 7000 będzie idealnie po środku, a naszym zdaniem tak nie jest. Zdecydowanie bliżej jej serii 9000 aniżeli serii 6000. Według naszych testów seria 7000 jest wyraźnie lepsza od serii niższej i jest dosyć porównywalna do serii 9000. Oczywiście w takim ogólnym rozrachunku 9000 ma troszkę więcej dynamiki, troszkę więcej detalu, trochę lepiej kontroluje ten dźwięk, ale nie są to różnice bardzo duże, a przy tym ona gra też inaczej. Tak więc jeżeli na przykład słuchaliście modelu 9000 i był dla Was troszkę zbyt wyciągnięty, trochę zbyt twardy, miał za dużą dynamikę, jeżeli coś takiego też istnieje, to możecie spróbować modelu 7000, ponieważ dzięki temu, że on jest troszeczkę ciemniejszy i troszeczkę gładszy, może się okazać, że to będzie idealnie strzał w dziesiątkę.
Tak więc wybór między serią 6000, 7000, 9000 jest wyborem trudnym, bo wszystkie te serie są bardzo udane, aczkolwiek jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że 7000 to jest bardzo dobry dodatek do, że tak powiem, serii produktów Audiolaba. To nie jest zapychacz, to jest naprawdę bardzo fajne urządzenie, które właśnie depcze po piętach serii 9000, a kosztuje mniej. Na koniec dodam jeszcze, bo pytaliście, więc spieszymy z odpowiedzią. Jeżeli chodzi o wykonanie i kolor, to seria 7000 jest wykonana praktycznie tak jak seria 6000, ma praktycznie identyczny kolor, różnią się gałki. Warto też zwrócić uwagę na to, że ten ekran jest teraz w pełni kolorowy, gdzie w serii 6000 nie był aż tak kolorowy, więc te wyświetlacze zdecydowanie zostały zupgrade'owane. Jeżeli chodzi o serię 9000, ona ma już zupełnie inny kolor, zupełnie inny rodzaj obróbki, więc wygląda inaczej. Tak więc jeżeli widzieliście przebitki, gdzie wszystkie te serie stały obok siebie, no to 9000 wygląda inaczej, a 7 i 6000 wyglądają do siebie bardzo podobnie. A co za tym idzie, jakość samego wykonania jest na bardzo fajnym poziomie. Seria 6000A zawsze była chwalona za to, że jest solidna, że jest dobrze spasowana i że są to po prostu klocki zbudowane, dobrze wykonane dbale. I seria 7000A, można o niej powiedzieć po prostu to samo. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia suba oraz łapki w górę. To była seria 7000. Bardzo fajne urządzenia. Zdecydowanie polecamy. Warto posłuchać. A my się widzimy w przyszłą środę. Na razie.